rowerzyści i kolarze. To co dzisiaj Wam pokażę, to przejażdżkę na gravelu, ale nie w typowo dla niego terenach, czyli szutrach, a na asfalcie. Oczywiście rower gravelowy jest to też rower szosowy, a z racji, że mam do niego założone bardzo szybkie opony, nawet szybkie z samej nazwy, bo Super Speedy od Wolfpacka, które według mnie toczą się bardzo, bardzo lekko, no będę chciał sprawdzić, jak szybko uda mi się dzisiaj na nich pojechać. Postaram się zrobić dzisiaj jakieś 150 km. Zobaczymy, jak to będzie szło. A przy okazji chcę porozmawiać o bezpieczeństwie na drogach asfaltowych. Bo co niektórzy się boją i zobaczymy, czy słusznie, czy niesłusznie. No dzisiaj się wybiorę taką jedną bardziej ruchliwą drogą, ale póki co jadę ścieżką rowerową. Bo oczywiście jeżdżąc rowerem, niezależnie gravelowym, szosowym czy MTB, obowiązują nas przepisy ruchu drogowego i ja sam na przykład nie jestem przykładem, który robi to zawsze idealnie, ale staram się. Nawet jeżdżąc typowo rowerem szosowym, jeżeli ścieżka jest po prawej stronie, to oczywiście nią jeżdżę. Jeżeli tak jak tutaj, że ścieżka jest po lewej, a droga jest po prawej, jechałbym na po prawej stronie, a nie byłoby zakazu, to teoretycznie jechałbym zgodnie z przepisami, bo obowiązuje mnie ścieżka zgodna z kierunkiem mojej jazdy. Ale zaraz ta ścieżka się zmieni i Wam pokażę, co się na niej będzie działo. Niestety są sytuacje, na przykład tak jak tutaj, zaraz pewnie będzie miało miejsce, że jest taka ładna ścieżka asfaltowa, bitumiczna, ale nie ma żadnego chodnika zaraz tuż obok, a będę jechał obok tego targu, gdzie już powoli o godzinie 6 powinno być już trochę osób i ta droga będzie ciężko przejezdna dla roweru. O dziwo, dzisiaj miałem trochę szczęścia, bo jednak jest jeszcze za wcześnie. Pewnie dopiero po godzinie 7 będzie tutaj bardzo dużo osób, ale wtedy naprawdę jest tu ciężko bezpiecznie przejechać. Dobra, a póki co jadę w kierunku Płocka, gdzie jest dosyć ruchliwa droga bez powłocza i zobaczymy, jak tam będzie z bezpieczeństwem. Jedna z takich ważniejszych, można powiedzieć szosowych zasad, to to, że jeżeli się jedzie drogą bez pobocza, to warto nie jechać przy samej krawędzi, bo wtedy jak kierowca widzi, że ma trochę miejsca, to będzie się pchał na trzeciego. A w momencie, kiedy takiego miejsca nie ma, no to wtedy pomyśli, ok, nie będę się cisnął w momencie, kiedy jeździmy gdzieś bardziej bocznymi drogami, a jedzie się z kimś, to warto jechać jeden obok drugiego, bo przepisy na to pozwalają, a też zwiększa to Wasze bezpieczeństwo. To jest prawidłowe podejście. A to był przykład, jak nie powinno się robić. Audi i BMW. Dobra, minęła godzinka. Teoretycznie jadę sobie pod delikatny wiaterek. Nie czuć, żeby był on jakiś mocniejszy. Coś tam czuć. Prędkość średnia 32,5 godziny. Na razie jest spoko.
staram się nie jechać za mocno i nie przekraczać 250 watów, czyli moje takie, można powiedzieć, jazda w tlenie. Na razie jest dobrze, zobaczymy jak będzie dalej. Jest po siódmej, delikatny ruch zaczyna się robić, jak było widać, parę samochodów no nie wytrzymało i musiało złamać zakaz. Jakiś taki stereotyp, że głównie Audi i BMW, i w tym przypadku też by się zgodziło, ale jak było widać, nie tylko. Za mną. Dojechałem do Płocka, minęło około 1,5 godziny. Dobra, jest piękna asfaltowa ścieżka po prawej stronie. Więc dojechałem do Płocka, jak było widać na załączonym obrazku, bardzo dużo kierowców łamało przepis, wyprzedzało na podwójnej, wyprzedzali na przejściu dla pieszych, co oczywiście nie jest zgodne z przepisami. Ale nie było jakiejś groźnej sytuacji, która sprawiłaby niebezpieczeństwo. Dobra, mam delikatny problem z Garminem, bo wyznaczyłem sobie trasę. Jest ona jak najbardziej w konekcie się zsynchronizowała i nie mogę jej przerzucić sobie do Garmina. Nie wiem, tutaj jest jakieś opcje gotowe do działania. Kurs będzie dostępny po zakończeniu synchronizacji poziomych. Jeżeli ktoś zna rozwiązanie, to oczywiście możecie pisać w komentarzach, bo jest to problem dosyć znany, że jeżeli nie synchronizujecie trasę przed odpaleniem aktywności, to teoretycznie teraz by trzeba było zakończyć aktywność i wgrać ją na nowo. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, oczywiście wypada mieć na przykład jakieś oświetlenie przód, tył, abyśmy byli widoczni. Najlepiej je włączone w trybie mrugającym, bo to też troszeczkę bardziej rzuca się w oczy. Tak jak dziś, mam założony trochę strój bardziej rzucający się w oczy, czyli fluorescencyjny. Mam jeszcze taką pomarańczową koszulkę w kolorze mniej więcej roweru. Mam też czarną, ale czarna, tak się nie boję, bo i tak mam zawsze włączone światełka przód, tył, więc jestem na drodze lepiej widoczny. Im więcej takich elementów oczojebnych, tym plus dla bezpieczeństwa. A jedna z nielicznych górek na dzisiejszej trasie. Ciekawe, czy chociaż wyjdzie 100 metrów przewyższenia. Widzę, że stamina coś zaczęła trochę się uczyć mojego organizmu. Pokazuje, że zostało mi jeszcze zapasu na 135 km. Elegancko. Mija 2 godzinki. Średnia spada, bo już jest poniżej 32 km na godzinę. No trudno. Zaraz dojadę do miejscowości Gombin i tam będę powoli zawracał 64 km. Chciałbym jakieś 150 dzisiaj zrobić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I takie ścieżki to ja szanuję. Nawet rowerem typowo szosowym nie powstydziłbyś tutaj jechać. We'll be right back.
wracając do tematu bezpieczeństwa, w momencie, kiedy jest pobocze, to zawsze ja osobiście staram się nim jechać. Chociaż teoretycznie nie jest to zgodne z przepisami, bo oczywiście pobocze nie służy do tego, żeby nim jechać, nawet rowerzysta. Nigdy chyba, nigdzie w przepisach nic takiego nie ma, ale na pewno jest to dla nas bardziej bezpieczne oraz nie utrudnia to też tak ruchu kierowcom. Dzisiaj na przejażdżkę wyjechałem na czczo, więc nic nie jadłem, bo chociaż na chwilę musiałem zjeść sobie hot doga, popić pepsawkę. Gravelowy ma ten plus, że bez żadnych obaw można wjechać sobie na ścieżkę rowerową nie najlepszej jakości, powiedzmy jak ta, i nie będzie nam z tym źle, bo rower typowo szosowy, wiadomo, typowo na asfalt, a gravelowy może wjechać wszędzie. Dobra, jadę sobie z wiatrem, prędkość powoli rośnie, średnia, nie jest źle. Ale go wbiło, co? Zaraz pyknie 100 km w czasie nieco ponad 3 godzinki. Zobaczymy. Do 150 na pewno się dobije. A czy więcej? Czas pokaże. Jest godzina 10, pewnie chłopaki teraz z placu startują na ustawce, a ja już mam 110 km zrobione. Czas cyknąć zdjęcie, bo już nieraz przejeżdżałem obok tej alatężni, ale jeszcze zdjęcia nie robiłem. O, proszę. Fajna miejscówka. Jezioro Lubiechowskie, jakby ktoś nie znał. Chciałby się trochę poopalać, wychillować, to polecam. Ja jeszcze jakieś półtorej godzinki i będę w domu, czyli przed 12 nawet się wyrobię. Dobry czas. Zapowiada się piękny dzień. Jakaś zorganizowana grupa. Najszybsza godzinka, prędkość 34,5 prawie, więc spoko. Średnia na razie wychodzi 33. Czas powoli wracać do domu. Jeszcze godzinka. Pokazuje mi staminę, że pozostało 29 km i tyle mniej więcej chcę jeszcze zrobić. Więc zobaczymy, na ile się sprawdzi.
Kurde, 32,8. A tak było blisko, żeby wykręcić średnią z 33 na dystansie 165 km, czyli byłoby równe 5 godzin, ale niestety nie. Dobra, jadę stąd, bo jest pełno muszek. Dobra, na dziś już wystarczy 167 km. Ile kalorii? No ja tam z 500 może wyszło. Dobra. Butelek 3. Podsumowując, bezpieczeństwo. Pamiętajcie, aby być widocznym, czyli można ubierać się bardziej na fluo, wtedy myszki cię lepiej widzą na pewno. I oczywiście oświetlenie. Oświetlenie według mnie to też podstawa, nawet jeżdżąc w dzień. Zasady jazdy na drodze, czyli jeździć poboczem, jeżeli się da. Szukać w ogóle mniej ruchliwych dróg, bo tak naprawdę dzisiaj pojechałem specjalnie bardziej głównymi drogami, aby pokazać wam, jak to mniej więcej wygląda. Ale wystarczy odbić gdzieś prawo w lewo i zawsze znajdą się jakieś piękne asfalty, a ruch praktycznie znikomy. Pamiętajcie, że nic nie zastąpi też wam myślenia. Zawsze trzeba być w gotowości, trzeba uważać, bo to jest chwila nieuwagi. Nie każdy kierowca czasami, nie wiem, jakby specjalnie wymusi pierwszeństwo, czasami to po prostu słońce jakoś tam mocniej zaświeci, czy akurat będziemy w punkcie martwym, więc no trzeba zawsze uważać. Nam teoretycznie będzie trochę szybciej, łatwiej wyhamować niż samochód miałby się, nie wiem, cofnąć czy coś w tym stylu. Dobra, to tyle. Odnośnie opon, to idą, jakoś idą po utwardzonych drogach. Teraz będzie czas je potestować troszeczkę w bardziej szutrowym terenie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie jakoś niosą. Fajny jest tutaj ten bieżniczek. Ciekawe, czy szybko się zużyje, czy nie, ale podobają mi się te opony. Podobają. Dzisiaj z przodu 4 atmosfery, z tyłu 4,5. Myślę, że bardziej szutrowo będzie z przodu 2, z tyłu 2,5. Mam pewne obawy co do nich, ale no to trzeba jeszcze potestować. Na razie, tak jak ktoś lubi bardziej pojeździć szosowo, no to jakiejś dużej różnicy między moją Emondą na szosowych oponach jakoś tak nie czuję. Może trzeba będzie czas porównać dokładnie, który rower szybszy i o ile. Ale będzie numer, jak się okaże, że Silex będzie szybszy od Emondy. Dobra. Piszcie w komentarzach, co wy robicie, aby zwiększyć wasze bezpieczeństwo na drodze. Oczywiście można na przykład używać jakichś radarów, to też ostatnio jest modne, albo na przykład lusterka w kierownicy, w baranku, też zawsze jakoś to poprawi nasze bezpieczeństwo, naszą czujność. Ja tego nie używam, ale może coś się uda wymyślić. Słyszałem, gdzieś widziałem na forum, że gdzieś widziałem na grupie, że chyba IGP Sport będzie robił jakiś swój radar. Więc zobaczymy, czas pokaże. Bardzo zaskakuje mnie pozytywnie marka IGP Sport, ale dobra. No cóż, fajnie, że udało się troszeczkę więcej pokręcić, 167 km. Bardziej szosowo, więc spoko. 5 godzin jazdy z kawałkiem, z małym hakiem. Pogoda fajna. Trochę wieje mocniej niż się tego spodziewałem, ale tu u nas na Kujawach praktycznie zawsze wieje. Dosłownie może jest 5 dni w roku, kiedy nie wieje. A zawsze wieje albo mniej, albo mocniej. Dobra, no cóż, tyle. Lecę. Przed 12 będę w domu. Bardzo zacny wynik. I cóż. Pamiętajcie. Łapa, sub, dzwonek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka. We'll be right back.